Wielokrotnie w ostatnim czasie poruszałem temat toksycznych związków. Zazdrość, kontrola, porzucenie, a w konsekwencji zbrodnia. Do tej pory opowiadałem Wam o nieudanych związkach, w których jedno z dwojga robiło wszystko, aby uprzykrzyć życie drugiemu. Pod pozorem wielkiej miłości druga połówka starała się przejąć kontrolę nad życiem partnera lub partnerki i w ten sposób rujnowała wszystko, co można było nazwać uczuciem pozytywnym. Szybko rodziła się nienawiść i chęć rozstania. Jednak nie tylko w związkach dochodzi do toksycznych relacji. Czasami również matka potrafi zamienić życie w koszmar. Witajcie, ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale kryminalnym. Dziś poruszymy temat, który jak sądzę wywoła falę komentarzy. Jestem ciekaw, czy któryś z moich słuchaczy spotkał się kiedyś z taką sytuacją, miał partnera lub partnerkę, albo sam stał się ofiarą toksycznego rodzica. Zachęcam Was do komentowania, bo niekiedy Wasza historia może przestrzec innych. Może okazać się lekcją, dzięki której ktoś nie popełni Waszych błędów. Historia, którą dziś opowiem, wydarzyła się w 2016 roku w województwie mazowieckim. W miejscowości położonej zaledwie 30 minut drogi od Warszawy mieszkała rodzina W. Pani Agata, jej mąż Mirosław i dzieci, Patryk oraz Ola. Rodzice radzili sobie naprawdę dobrze finansowo. Pani Agata pracowała w jednej z warszawskich korporacji i zajmowała wysokie kierownicze stanowisko. Jej mąż od wielu lat prowadził międzynarodową firmę, która znaczną część oferowanych usług wykonywała w Niemczech, Belgii oraz Francji. To sprawiało, że mężczyzna dość często wyjeżdżał z domu na kilka dni, aby zadbać o szczegóły wielkich umów za jeszcze większe pieniądze. Gdy się poznali, Agata była skromną studentką, a Mirek dopiero co rozkręcał swój własny biznes. Spotkali się na jakiejś imprezie i zaiskrzyło. Szybko podjęli decyzję, że chcą iść przez życie razem. Jako że Agata pochodziła z rodziny, w której się nie przelewało, Mirosław podjął decyzję, że zamieszkają u jej rodziców. Mieli duży dom w okolicach Piaseczna i wydawało się, że rozsądnie będzie zamieszkać razem właśnie tam. Agata została przywitana pozytywnie, ale nie czuła się mocnym elementem tej rodziny. Być może czuła się gorsza i chcąc dorównać nowym ludziom, u których ostatecznie się znalazła, popełniała kolejne błędy. Dziewczyna szybko zdała sobie sprawę z różnicy, jaka dzieliła jej rodzinę i rodzinę jej chłopaka. W nowym domu było bogato, posiłki jadło się wystawnie, a do sprzątania była zatrudniona osoba. Agata starała się być taka jak oni, a w zasadzie to inni tego od niej wymagali. Kultury, znajomości sztućców i manier w odpowiednich okolicznościach. Kilka miesięcy dziewczyna całkowicie się zmieniła. Zaczęła inaczej się ubierać, odzywać i zachowywać. W tym samym czasie zaczęła też wstydzić się za swoich rodziców. Wypominała im, że nie mają niczego, że zachowują się jak wieśniacy i wstydzi się zaprosić ich na kolację do domu przyszłych teściów. Dla bliskich Agaty był to cios w samo serce. Nie stać ich było na zagraniczne wakacje ani na lepszy samochód. Mieszkali w niewielkim domu, który od lat domagał się remontu, ale nie mieli na to środków. Nie pochodzili z bogatej rodziny i nikt nie mógł zapłacić za ich edukację. Gdy oni zdobywali życiowe doświadczenie, niektóre drzwi otwarte były tylko dla bogatych. A oni, zwyczajnie, jak ludzie z wioski,
nie mogli nawet marzyć o studiach. Jednak Agata, która przecież do tej pory nie wypominała rodzicom o braku zaangażowania w wychowanie, bo nie mogła tego zrobić. Nie rozumiała, że jej zachowanie rani jej najbliższych. Rodzice starali się wychować swoje dzieci jak najlepiej. Brak drogich prezentów rekompensowali swoją obecnością. Każdą wolną chwilę poświęcali dzieciom. Angażowali je w różne gry i zabawy. Byli dobrymi ludźmi i dobrymi rodzicami. Ostatni grosz wydali na to, żeby Agata, jako pierwsza z rodziny, skończyła studia i zadbała o wykształcenie. Agata jednak zachłysnęła się tym nowym życiem. Do rodziców przychodziła coraz rzadziej, nawet rozważała, że ślub z Mirkiem podzieli na dwie osobne imprezy. Jedną dla swoich bliskich, drugą dla znajomych i nowej rodziny. Mirosław oświadczył się Agacie po kilku tygodniach wspólnego mieszkania. Kupił drogi pierścionek i przy okazji kolacji powiedział wszystkim, że zamierza się ożenić. Owacjom nie było końca. Ojciec chłopaka wzniósł toast i na ustach gości zawitał uśmiech. Cieszył się każdy. Każdy poza jego matką. Kobieta poczuła, że traci syna. Do tej pory był jej oczkiem w głowie i największą miłością, a jakaś kobieta zaczęła wtrącać się w ich życie. Takim oto sposobem z Agatki stała się Agatą, która z butami weszła w ich życie. Jednak przyszła panna młoda nie zauważała zmiany w nastawieniu przyszłej teściowej. Planowała ślub, wesele i szykowała się do wyboru sukni ślubnej. Wkrótce jej szczęście miało się zakończyć. Oswojona z nowym miejscem zaczęła dostrzegać, że Mirek był bardzo zmienny w swoich decyzjach. Raz zgadzał się na to, co ustalili, po czym wracał z zupełnie inną wizją wspólnej przyszłości. Agata nie rozumiała tych zmian, ale starała się je znosić. Mirek nie miał swojego zdania, a te, które miał, konsultował z mamą. Był w dość trudnej sytuacji. Kochał Agatę, poza którą nie widział świata, ale musiał być podporządkowany mamie, której wszystko zawdzięczał. Sytuacja trwała, a młodzi wzięli ślub. Nie był to jednak wymarzony dzień Agaty. Wszystko, co miało miejsce podczas uroczystości, zaplanowała teściowa. To ona wybrała kolor kwiatów, wystrój sali, a nawet samochód pary młodej i oprawę muzyczną wesela. Agata nie miała zupełnie nic do powiedzenia, a jedynym argumentem Elżbiety było to, że przecież chce jak najlepiej dla swojego jedynego syna. W sumie Agata była tylko tłem tej całej historii. Tak też się czuła. Wielokrotnie żaliła się mężowi, że nie czuje się dla niego najważniejsza. Ciągle musi rywalizować z jego matką i nie ma własnego zdania. W dodatku jej rodzice także się od niej odsunęli. Stało się to zaraz po weselu. Ostatecznie Elżbieta zdecydowała, że zaprosi na ślub rodziców Agaty. Tamci przyjęli zaproszenie i stawili się dumni podziwiać święto swojego dziecka, ale nie na takie powitanie liczyli. Matka Mirka przy każdej nadarzającej się okazji kompromitowała rodzinę synowej. Wytykała im, że źle siedzą przy stole, a w prywatnych rozmowach wyliczała, kto ile i za co zapłacił. To było przykre dla kogoś, kto już na starcie czuł się gorszy. I choć podejściem do życia i miłością do dzieci rodzice Agaty bili na głowę tamtych ludzi, to Agata stawiała się za teściową. Upokorzeni rodzice podziękowali za przyjęcie i odsunęli się od córki. Mirek i Agata zamieszkali razem, ale dom wybrała im Elżbieta. Kryterium było tylko jedno.
Miał być najbliżej, jak tylko się da. Była w stanie wyremontować go od podstaw, gdyby okazał się ruderą, ale miał być tak blisko, aby syn był na wyciągnięcie ręki. Po przeprowadzce i narodzinach ich pierwszego dziecka, Oli, niewiele się zmieniło. Mirek i tak w wolnych chwilach, kiedy tylko nie był w rozjazdach, przebywał u mamy. To jej zwierzał się ze swoich problemów małżeńskich, kłopotów i chwalił sukcesami w pracy. Agata zatrudniła się w korporacji, Mirek prowadził swoją firmę, a życie toczyło się tym samym rytmem pod muzykę mamy. Agata, choć w pracy była uważana za błyskotliwą i twardą szefową, w domu nie przypominała samej siebie. Była stłamszona i działała pod dyktando teściowej. To ona grała pierwsze skrzypce. Decydowała o tym, gdzie pojadą na wspólne wakacje, jaki kolor wybiorą do pomalowania sypialni i jak udekorują dom. Wtrącała się dosłownie we wszystko. W końcu Agata powiedziała dość. Poprosiła Marka o rozmowę i wyjaśniła, że jeżeli sytuacja się nie poprawi, a on nie wyjaśni matce, że jest dorosłym człowiekiem i mają swoją rodzinę, to ona odejdzie. Marek przestraszył się tych słów. Nie mógł stracić ludzi, których kochał, prawie tak samo jak mamę. Dzieci, żona, zależało mu na nich, ale mamę miał tylko jedną. W dodatku ostatnio kobieta coraz gorzej się czuła. Mirek nie był w stanie powiedzieć mamie o tym, czego oczekiwała Agata. Ilekroć próbował choćby zacząć temat, Elżbieta wypalała kolejną rewelację. Raz czuła się źle, bo zmarła jej najlepsza przyjaciółka z czasów podstawówki. Innym razem, gdy atmosfera robiła się napięta, nagle mdlała, co wywoływało panikę u Mirka. Później seria badań i nieustanna opieka nad nią. Na szczęście zawsze kończyło się diagnozą o niedoborze jakichś witamin lub podobnym niegroźnym zaniedbaniem. Ale dla Mirosława obowiązkiem było zadbać o dobre samopoczucie mamy. A mógł to zrobić tylko w jeden sposób. Po prostu przy niej być. Któregoś dnia, gdy Mirek wyjechał w interesach, Agata zebrała się na odwagę. Wyjaśniła kobiecie, że tak dłużej żyć nie może i jest na tyle dorosła, że potrafi zadbać o swoją rodzinę. Wyjaśniła również, że nie chce odbierać jej syna, ale chce mieć męża. Faceta w domu, który ma swoje zdanie. Jednak reakcja Elżbiety była zdecydowana. Wyjaśniła Agacie, że to ona przyszła do ich rodziny i dostała wszystko, co dzisiaj ma. Wcześniej była biedną, zahukaną gówniarą bez perspektyw i gdyby nie oni, żyłaby w nędzy, z jakiej wyszła. Teściowa wyjaśniła, że jej syn zasługuje na taką mamę jak ona i nigdy nie dopuści do tego, żeby go straciła. Według niej Agata od początku dąży do tego, żeby Mirek porzucił własną matkę, a ona chce uchronić go przed złym człowiekiem, jakim jest Agata. Jej mama również dbała o nią w należyty sposób i dzięki niej jest dziś najlepszą matką na świecie dla swojego syna. Agata nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Pierwszy raz tak dosadnie teściowa powiedziała, co tak naprawdę o niej myśli. Gdy Mirosław wrócił do domu, postanowiła, że jeszcze raz z nim porozmawia. Ze łzami w oczach opowiedziała mu przebieg rozmowy z teściową i słowa, jakie od niej usłyszała. Liczyła na wsparcie i słowa otuchy ze strony swojego męża, ale i tym razem bardzo się zawiodła. Mirek spojrzał na żonę i powiedział, że jego mama ma ostatnio gorszy czas i zamiast się użalać nad słowami, powinna o nią zadbać. Najlepiej przeprosić za awanturę i sprawić, żeby Elżbieta znów się uśmiechała. Wtedy będzie im łatwiej.
Ponadto wyjawił, że w najbliższym okresie będzie musiał więcej czasu poświęcić mamie, bo jej stan zdrowia nieco się pogorszył. Elżbieta umiejętnie manipulowała synem. Gdy tylko przeczuwała, że Agata nakłania go do rozmowy z nią, nagle chorowała, symulowała, a nawet posuwała się do jawnych kłamstw. Kilka razy wymyślała sytuację, że Agata była w jej domu i obrażała ją, co tylko powodowało żal i smutek. Agata wszystkiemu zaprzeczała, ale nikt jej nie wierzył. W końcu Elżbieta zaczęła buntować własne wnuki przeciwko ich matce. Agata powiedziała dość. Spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się do wynajętego mieszkania w Warszawie. Była niezależna finansowo, choć teściowa twierdziła, że wszystko, co kobieta ma, należy do niej i po rozstaniu z Mirkiem wszystko musi zwrócić. Mirek był załamany decyzją żony. Prosił ją, aby zmieniła zdanie i wróciła do domu, ale kobieta nie chciała nawet o tym słyszeć. Postawiła ultimatum. Albo Mirek sprzeda dom w sąsiedztwie matki i wyniosą się na drugi koniec Warszawy, albo ona wnosi o rozwód i alimenty i zacznie układać sobie życie z kimś, kto potrafi być dla niej wsparciem, oparciem, a nie powodem do czucia się tłem rodziny. Mężczyzna stanął pod ścianą. Z jednej strony była mama, która kochała go nad życie i bardzo potrzebowała, z drugiej miał Agatę i dzieci. Nie mógł znieść myśli, że straci kogokolwiek z nich, a z drugiej strony nie był już w stanie połączyć wszystkiego w całość. Spróbował jeszcze raz nakłonić Agatę do tego, żeby zamieszkali w domu jego matki, ale kobieta nawet nie pozwoliła skończyć mu zdania. Mirosław musiał wybrać. Postanowił, że wystawi dom na sprzedaż, do tego czasu zamieszkają w mieszkaniu wynajętym przez Agatę. Gdy otrzymają gotówkę, kupią coś pod Warszawą. Zadeklarował też, że ograniczy kontakty z matką, ale wciąż będzie ją systematycznie odwiedzał. Agata podświadomie wiedziała, że i tak mąż będzie pod wpływem swojej matki, ale liczyła na to, że w końcu się opamięta. Nie pomyliła się w tym pierwszym. Elżbieta co chwilę wydzwaniała. Prosiła o pilny przyjazd, bo źle się czuła, bo jest chora i chyba umiera. Ale Agata twardo podtrzymywała swoje zdanie. W domu matki są inni mieszkańcy i oni też mogą pomóc. On jeden niewiele zmieni, a jeżeli pojedzie ratować matkę z kolejnej wymyślonej agonii, ma zostawić klucze i już nie wracać. W kolejnych tygodniach Mirek ograniczył się do długich telefonicznych rozmów z mamą. Nie jeździł już do matki na każde wezwanie, ale nie umiał też się odciąć. Każda rozmowa z żoną kończyła się tematem mamy, bo mama to, bo mama tamto, bo mama powiedziała i mama by chciała. Agata miała tego serdecznie dość. Kochała męża, ale traciła do niego cierpliwość. We wrześniu 2016 roku dzieci wróciły do szkoły, a Mirek pojechał do Berlina na spotkanie z klientem. W tym czasie Agata została sama w domu. Chwilę po godzinie 10 zadzwonił domofon. Nie kryła zaskoczenia, kiedy w słuchawce usłyszała głos teściowej. Otworzyła drzwi i wpuściła ją do mieszkania. Elżbieta od razu przeszła do konkretów. Wyjaśniła, że największym życiowym błędem, jaki popełniła, było wpuszczenie jej do rodziny. Jako że wie, że Agata pochodzi z niższych sfer, zapewne ma też ograniczone pojmowanie macierzyństwa i opieki nad dziećmi. O swoje także nie dba należycie, ale tym zajmie się już prawnik podczas rozwodu. Teściowa postanowiła rozwiązać sprawę sama. Zrezygnuje z walki o opiekę nad dziećmi w sądzie i zapłaci za rozwód, ale Agata ma wnieść pozew i zniknąć z ich życia. W zamian za to dostanie gotówkę na nowy start i zabezpieczenie dla dzieci.
Agata ze zdumieniem wysłuchała tych słów. Wyśmiała propozycję Elżbiety i uświadomiła ją w tym, że ma świetnie płatną pracę i sama potrafi zadbać o siebie i dzieci. W dodatku ją też stać na adwokata i dzieci wcale nie zamierza nikomu oddawać. Zapytała też, czy Mirek będzie zadowolony, gdy dowie się o tej rozmowie. Wtedy Elżbieta poprosiła o szklankę wody. Weszła do kuchni i wzięła łyk. Agata w tym czasie szukała czegoś w szufladzie. W pewnym momencie poczuła, jak przeszywa ją niewiarygodny ból. Elżbieta raniła ją kuchennym nożem, po czym wybiegła z mieszkania. Agata upadła na podłogę. Z jej rany sączyła się krew. Przytomna kobieta zdołała podnieść telefon i wybrać numer alarmowy. Po chwili w mieszkaniu zjawiły się służby ratunkowe. Rana okazała się niegroźna. Poza utratą krwi i kilkoma szwami nic złego się nie stało. Co prawda lekarz stwierdził, że gdyby kobieta uderzyła z większą siłą, mogłoby dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych, a w konsekwencji do śmierci. Ale na szczęście do niczego takiego nie doszło. Tego samego dnia Elżbieta została zatrzymana i przesłuchana na okoliczności zajścia. Stwierdziła, że to synowa się na nią rzuciła, a ona musiała się bronić. Jednak ta wersja została szybko obalona, bo cios został zadany, gdy ofiara kucała tyłem do napastniczki. O obronie trudno więc mówić. Elżbieta W. trafiła na ławę oskarżonych. Otoczona adwokatami usłyszała wyrok 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 5 lat próby. Zadośćuczynienie w kwocie 50 tysięcy złotych i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ta ostatnia kara została ostatecznie odrzucona po apelacji. Po tych wydarzeniach Mirek zdecydował, że musi zaopiekować się mamą. Para rozwiodła się w 2017 roku, a opiekę nad dziećmi otrzymała ich mama. Ostatecznie Mirosław całkowicie zerwał kontakty z byłą żoną i dziećmi. Ogranicza się do wypłaty alimentów. Ta historia pokazuje obraz toksycznej miłości matki do syna. Emocjonalne przywiązanie, manipulacja i chęć kontroli dorosłego człowieka. Po czym poznać, że rodzic jest toksyczny? Takimi głównymi punktami, które powinny zapalać czerwoną lampkę, to bez wątpienia moment, gdy rodzic nie szanuje wyborów dziecka. Stara się wzbudzać poczucie odpowiedzialności dziecka za swoje szczęście. To też oczekiwanie nadmiernej uwagi, co zdobywa najczęściej wskutek manipulacji. Gdy jej uczucia stają się ważniejsze od dziecka, gdy wywołuje poczucie winy i podważa zdanie, twierdząc, że ona miała gorzej. Gdy wymusza pewne zachowanie, a gdy nie udaje się jej osiągnąć celu, sięga po bierną agresję, czyli obrażanie się, milczenie, ucinanie kontaktu, pozostawiając dziecko z poczuciem winy. Takie osoby powinny jak najszybciej trafić pod opiekę specjalistów, choć to nie jest wcale takie łatwe zadanie. Ludzie ci zazwyczaj twierdzą, że mają do wszystkiego prawo i to wszyscy inni wymagają leczenia. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejny w najbliższą niedzielę o godzinie 20:00. Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia.